Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował. Czyli tak, jeżeli my sobie założymy, że X to jest początkowa cena towaru, to wiemy, że cenę tego towaru zmniejszono o 10%. Czyli musimy od ceny początkowej odjąć 10% oczywiście tej ceny początkowej i wówczas otrzymamy cenę towaru odjąć 2018 zł, bo to jest ta kwota, o którą zmniejszyła się pierwotna cena. Czyli co możemy najpierw zrobić? No może najpierw przerzucimy sobie x na jedną stronę, czyli tego x ze strony prawej przeniesiemy na stronę lewą. Czyli mamy x odjąć 10% x, odjąć x równa się minus 2018. No i teraz widzimy, że te x nam się zredukują, czyli po lewej stronie mamy tylko minus 10% x równa się minus 2018. No i teraz obie strony wymnożę przez minus 1, czyli mamy 10% x równa się 2018, a następnie ten procent zamienię na ułamek zwykły, czyli 10% to będzie 10 setnych, a więc 1 dziesiąta x. No i wystarczy obie strony pomnożyć przez 10, czyli przez liczbę z mianownika i okaże się, że x jest równy 2018,10, czyli 20 180 zł. Ale my wiemy, że to jest ta cena początkowa, a my chcemy poznać cenę towaru po obniżce, czyli od tej ceny początkowej musimy jeszcze odjąć kwotę obniżki, czyli 2018 zł, czyli otrzymamy 18 162 zł, czyli poprawna jest odpowiedź B.